dobry, redaktorze. Jednak wolę face to face, albo przynajmniej w naszym przypadku ramię w ramię, ale dzisiaj jest Skype w Skype. Mimo wszystko dziękuję za twój czas, Jacku, i za to spotkanie. Jesteś tym, który może pomóc mi zrozumieć, dlaczego na kilka dni przed wyborami prezydenckimi, czyli nie byle jakimi, nie wiemy, czy one będą? No, ja bym powiedział, jest takie słówko woluntaryzm, czyli przekonanie, że wystarczy decyzja, żeby rzecz się stała. To się nie sprawdza w polityce. Czasami może się udać, kiedy się ma jakieś ogromne przekonanie. A Jarosław Kaczyński jest właśnie takim wolontarystycznym politykiem, za którym idzie, bo to jest jeszcze autorytarny model wolontaryzmu, za którym idzie ogromna rzesza polityków i parlamentarnych, i na niższych szczeblach, którzy po prostu robią wszystko, co im każą. To są takie autorytarne osobowości. To bardzo dobrze widać, prawda? Jak przychodzi jakiś kryzys i dziennikarze zaczynają pytać polityków PiS-u o ich opinię, to oni mówią to, co ostatnio mówił Jarosław Kaczyński, a potem on się pojawia i zmienia zdanie nagle. I oni wszyscy z godziny na godzinę, z sekundy na sekundę zmieniają zdanie. To jest też taki rodzaj autorytarnego wolontaryzmu, który musi prowadzić do katastrofy, ponieważ każdy człowiek się myli. I po to mamy przyjaciół, żeby nam mówili. A jak Kaczyńskiemu nie mówią, no to są katastrofy. Dzisiaj mamy taką sytuację, że jest na kogo zrzucić. Jest jeszcze Senat, który przecież według PiS-u mógł pracować szybciej, nie pracuje szybciej, więc nawet Sasin dzisiaj mówi, że 10 maja to on wyborów nie zrobi. Nawet Sasin tak mówi. Ale czy twoim zdaniem jest sens robić je jeszcze w maju? Czy scenariusz, który dzisiaj opisuje choćby dziennik Gazeta Prawna, mówiący Kaczyński pójdzie na sierpień i pójdzie na zrobienie przyspieszonych wyborów parlamentarnych i prezydenckich zarazem, w jednym momencie, tak żeby się sprawdzić, to jest coś realnego? To jest coś realnego w tym sensie, że w sierpniu, podobnie jak w maju i we wrześniu, może się odbyć głosowanie. Ale nie będą to wybory, bez względu na formę. Ponieważ mamy w Polsce stan nadzwyczajny, nieogłoszony, rząd powinien go ogłosić, nie ogłosił z różnych powodów, mamy stan nadzwyczajny, który uniemożliwia przeprowadzenie wyborów. Uniemożliwia w tym sensie, że mamy liczne ograniczenia w kontaktach, w debacie, w promowaniu kandydatów, a także w tym sensie, że mamy ogromne ograniczenia w dokonaniu oceny tego, co rząd robi w obliczu pandemii, bo przecież nawet statystyki dotyczące zachorowań i tak dalej, no są, mówiąc tak bardzo ogólnie, nie całkiem wiarygodne. Nie wiemy, jak biegły przygotowania. Nie wiemy, co rząd prognozuje, jakie ma prognozy. To wszystko jest owiane jakąś tajemnicą, zupełnie jak w Korei. I w związku z tym wyborcy nie są w stanie dziś dokonać racjonalnej oceny władzy obecnie istniejącej i ocenić, czy nie woleliby innej. W związku z tym trudno jest mówić o wyborach. A jak na to się nałoży bardzo duże ryzyko fałszerstwa związane między innymi z tym, kim są komisarze wyborczy, jak została ubezwłasnowolniona komisja wyborcza, kto stoi na czele Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, no to w ogóle mu trudno jest mówić o wyborach. Ja robiłem dla polityki rozmowę z dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Harvarda, panem profesorem Eckiertem, który wprost mówi, no to jest po prostu próba zrobienia w takich warunkach wyborów, to jest po prostu prawdopodobny, czy też niemal pewny koniec demokracji w Polsce. Na jakiś czas oczywiście. Wybory mogą się odbyć, ale wtedy, kiedy są warunki do przeprowadzenia kampanii wyborczej.
Ja rozumiem tą różnicę fundamentalną między samym aktem głosowania a wyborami jako takimi, które niosą za sobą choćby to, co powiedziałeś, całą machinę tego, żeby kandydaci mogli się normalnie zaprezentować, nawet w nienormalnych czasach. Ale jeżeli dzisiaj Donald Tusk od rana tweetuje, pokazując, czy żartując, jak mówiło się o wyborach na Białorusi, że nieważne kto kandyduje, wiadomo kto wygra i tak dalej, porównuje Polskę dzisiaj do Białorusi. Tylko Białoruś ze swoimi wyborami, ze swoim systemem jest jednak izolowana w Europie. Czy wyobrażasz sobie, że Polska robiąc wybory takie jak na Białorusi, będzie na tę samą skalę izolowana przez poważne instytucje europejskie? Nie z godziny na godzinę z Białorusią. Też zresztą tak nie było. Przecież Białoruś staczała się w dyktaturę, aż się stoczyła. I podobnie będzie z Polską. Czy też podobnie może być z Polską, bo takie decyzje, no poza zamachem stanu, kiedy czołgi wyjeżdżają na ulicę, prawda? Ale takie sytuacje się nie zdarzają. Natomiast my jesteśmy tak, jesteśmy na białoruskiej, na rosyjskiej ścieżce politycznej. Jak długo będziemy nie uszli i jak daleko zajdziemy, to oczywiście tego dzisiaj nikt nie potrafi powiedzieć. To zależy od radykalizacji Jarosława Kaczyńskiego i jego podwładnych. Ale gdybym miał czarny scenariusz rysować, to powiedziałbym tak, za 2-3 lata prezydent Duda może być Łukaszenką mieszkającym paręset kilometrów na zachód. Zakładając, że Andrzej Duda wygra, jak popatrzymy dzisiaj na sondaże, które są, ja rozumiem, że one są robione w czasach trudnych, że one są robione w czasach nienormalnych, że one są robione w czasach, w których trudno traktować je jako wiarygodne, ale są i innych nie ma. Andrzej Duda ma tam bardzo silną pozycję, momentami nawet niezagrożoną. Skąd to się bierze, twoim zdaniem? Zdecydowana większość wyborców odmawia udziału w tego typu grze. Polacy już rozumieją, że to jest głosowanie, a nie wybory. Przypominają im się ponure czasy dyktatury i odmawiają udziału w jej umacnianiu. W związku z tym wśród tych wyborców, którzy chcą iść głosować, jako pierwsza odkryła to pani profesor Golec de Zavala z Uniwersytetu Londyńskiego w badaniu takiej grupy, która się nazywa Prejudice Lab. To jest cykliczne badanie robione w Polsce ostatnio. Ona odkryła, że po prostu zmienił się skład elektoratu. Ludzie gotowi poprzeć demokratyczną opozycję postanowili nie iść na wybory i zostali wśród wyborców tylko zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz partii im pokrewnych. Im dalej jakaś partia jest od Prawa i Sprawiedliwości, tym większa grupa jej wyborców już zdecydowała, że nie będzie głosowała w tej symulacji wyborów, w tym głosowaniu symulującym, udającym wybory. I to fantastycznie widać w wynikach na przykład Szymona Hołowni, który jest właśnie takim neopopulistycznym zjawiskiem w polskiej polityce i to on najbardziej obok Prawa i Sprawiedliwości, obok Andrzeja Dudy zyskuje na tym bojkocie masowym deklarowanym przez 70% uprawnionych bojkocie wyborów. Tylko myślę sobie teraz o tym całym układzie. Mamy pełną listę opozycyjnych kandydatów. Różnie podchodzą do tego, czy chcą być tymi kandydatami, nie chcą, bojkotują, nie bojkotują. Czy kandydatka Platformy Obywatelskiej jest już właściwie... szukam dobrego słowa, żeby nie urazić ani nie obrazić, ale zastanawiam się, czy ona ma jakiekolwiek jeszcze szanse. Małgorzata Kidawa-Błońska nie sprawdziła się jako kandydatka w wyborach prezydenckich w tych warunkach. Gdyby to była tak zwana polityka normalna, tocząca się i tak dalej, bez tej polaryzacji, bez tego napięcia, to prawdopodobnie byłaby niezłą kandydatką i myślę, że byłaby niezłą prezydentką. Ale w tych warunkach po prostu poniosła klęskę. Trudno jest powiedzieć, ile w tym jest jej winy, ile jest winy jej sztabu, ale przede wszystkim powiedziałbym, że to jest brak zdecydowania,
wobec tej sytuacji, która w Polsce ma miejsce. To jest cały czas próba udawania, że jednak jakieś demokratyczne mechanizmy tu działają, kiedy już wszyscy widzimy gołym okiem, że nie działają. A jednocześnie delegitymizacja tej władzy, to się nie dało połączyć w przekazie i wyborcy zrozumieli, że to jest osoba, która kombinuje, a nie deklaruje, czy projektuje, czy przygotowuje jakąś sytuację. Więc mnie jest strasznie przykre, bo bardzo lubię i bardzo cenię panią Kidawę-Błońską, ale kandydatka Kidawa-Błońska nie ma szans i ma za sobą też bardzo słabą partię. Przecież Platforma Obywatelska, można powiedzieć, to jest w przeważającym stopniu resztka potężnej platformy, która była w Polsce kilkanaście lat temu i takiej partii bardzo trudno jest zmobilizować elektorat, bo ludzie czują ten brak, ten deficyt wewnętrzny i nawet jeżeli byliby skłonni głosować, wybierając, myśląc, no Platforma jest lepsza od PiS-u, jest lepsza od tam jakiejś innej partii, to nie są w stanie się zmobilizować do tego, żeby zagłosować. To jest za słaby bodziec. Tylko z drugiej strony, tak jak mówisz, kandydatka Kidawa-Błońska przegrała swoją szansę i bo ma za sobą także słabą partię. Szymon Hołownia, który radzi sobie świetnie w tych sondażach i ostatnio jest tym, który może z Andrzejem Dudą ewentualnie spotkać się w drugiej turze, odkładając na bok wszystkie wątpliwości, które mamy do tego głosowania, a on jest w ogóle bez partii. To w jakim systemie politycznym dzisiaj żyjemy, czy w jakiej nowej rzeczywistości politycznej dzisiaj jesteśmy, jeżeli właśnie tak, a nie inaczej wyglądają siły główne w kampanii prezydenckiej? No taki powiedziałbym standardowy obraz upadającej demokracji, kiedy mamy zdecydowaną przewagę populistycznych kandydatów, którzy płaczą na ekranie, tak, no. W normalnych warunkach demokracji nieupadającej kandydat, który beczy publicznie, się dyskwalifikuje, bo przecież prezydent to jest też zwierzchnik sił zbrojnych, który w razie wojny nie może płakać nad ofiarami, tylko musi stanąć i zapewnić przywództwo. Tak? To jest nasz generał, to jest nasz marszałek, nie wiem, i tak dalej. I więc to musi być osoba dająca poczucie obywatelom równowagi emocjonalnej, a mamy do czynienia z czymś kompletnie innym. Ale w sytuacjach takiego upadku, takiego rozchwiania, takiej degrengolady, często tego rodzaju tanie, emocjonalne gesty zdobywają poparcie. Jak się posłucha pana Hołowni, no to on jest dla mnie przynajmniej dudołbis, to znaczy on mówi na okrągło, mówi formalnie bardzo mocne rzeczy, tak jak Duda, nie pozwolę, nie zgodzę się, nie wolno i tak dalej. Za tym kompletnie nic nie stoi. Między innymi nie stoi potencjał intelektualny zaplecza. I mi się wydaje, że to jest, ale też nie stoi jakość osobista kandydata, tak? I ja bardzo lubiłem Hołownię jako dziennikarza, czy też może jako showmana, tak, ale to jest też jakaś kompletna pomyłka, w którą my wpadamy jako społeczeństwo w odruchu takiej rozpaczy, takiego zagubienia w tej sytuacji. No bo na kogo mamy głosować? I myślę, że jak się to obserwuje tak standardowo właśnie, porównując z degregoladami innych systemów demokratycznych, to jest bardzo typowe, takie pojawienie się takiej osoby gdzieś w czołówce politycznej, popieranej przez nie wiadomo kogo, reprezentującej no takie, powiedziałbym, poglądy przypominające portret pamięciowy. No to pokazuje skalę problemu, jaki mamy. Jacek Rzekowski, Polityka i Tok FM. Bardzo dziękuję redaktorze za spotkanie i za rozmowę. Zdrowego i spokojnego dnia.